Gratulujemy drugiej pozycji, chociaż warunki nie są łatwe, jak widzimy, no zaczął padać deszcz w końcówce wyścigu również. Tak, na szczęście w końcówce wyścigu było bardzo ostro, bo ostatnie 2-3 okrążenia musieliśmy wszyscy bardzo uważać. Widziałem, jak przede mną Adama wynosiło już na zakrętach, ja też musiałem opóźniać, znaczy wcześniej hamować. No było bardzo ekstremalnie, podejrzewam, że gdybyśmy teraz jechali jeszcze jedno kółko, to mogłoby się dużo wydarzyć. Ale wyścig udany, zadowolony. Bardzo udany, jestem mega zadowolony. Co prawda wystartowałem z pierwszej pozycji i skończyłem na drugiej, ale jestem mega zadowolony.